Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w 9. Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w samym centrum Warszawy. Znajdujemy się w budynku przy ulicy Chorzej 88, który specjalnie dla naszej szkoły został parę lat temu wyremontowany. Uczniowie mają do swojej dyspozycji piękne przestrzenie, bogato wyposażone pracownie szkolne, dużą szatnię z indywidualnymi szafkami, nowoczesną bibliotekę. W tym roku, w listopadzie, ukończona zostanie również budowa hali gimnastycznej. Mam nadzieję, że będziemy mogli się nią cieszyć już stacjonarnie. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy, podobnie jak w latach ubiegłych, ofertę 8 oddziałów klasy pierwszej. 3 klasy biologiczno-chemiczne z rozszerzoną matematyką, 3 klasy matematyczno-fizyczne, jedna z informatyką, druga z chemią, trzecia z rozszerzonym językiem angielskim i 2 klasy społeczne, jedna z historią, druga z wiedzą o społeczeństwie. W obu tych klasach na poziomie rozszerzonym realizowana będzie geografia i matematyka. Pełen opis oferty edukacyjnej, przedmiotów punktowanych, terminarza rekrutacji znajduje się w naszym regulaminie rekrutacji do 9 liceum na stronie internetowej szkoły www.hoffmanowa.pl. Zachęcam Państwa do zajrzenia na stronę głębiej. Znajdziecie tam Państwo kawałek życia szkoły. W naszej szkole często pracujemy metodą projektu. Powierzamy uczennicom i uczniom różne zadania i dajemy autonomię w ich realizacji. Festiwal teatralny 12 minut, Ogólnopolski Festiwal Filmowy 9 minut to wydarzenia realizowane prawie wyłącznie przez uczniów i mające swoją publiczność poza naszą szkołą. W Hoffmanowej prężnie działa samorząd uczniowski, który wspiera uczniów, podejmuje ich inicjatywy, organizuje m.in. targi zawodów, symulacje wyborów prezydenckich i parlamentarnych, pomaga przygotować wspólnie święto szkoły zawsze w listopadzie. Po lekcjach debatujemy, mediujemy, bierzemy udział w rozgrywkach sportowych z wieloma sukcesami. Obecnie zdalne nauczanie staramy się urozmaicać spotkaniami online z autorami książek, naukowcami, prawnikami i naszymi absolwentami. Za przedsięwzięcia internetowe, produkcję filmów odpowiada Hoffmanowa Television, która ma swój kanał na YouTube. Dotychczas słynęliśmy z wycieczek, wymian młodzieżowych, rejsów po Goriu, obozów narciarskich, które musieliśmy w tym roku zawiesić. Mamy nadzieję, że już od września, w nowym roku szkolnym, będziemy mogli wrócić do tych działań i razem spędzać czas. W kwietniu, w dniach od 12 do 14, w naszej szkole odbędą się dni otwarte w formie zdalnej. Serdecznie zapraszamy kandydatów i ich rodziców. Jak co roku, to wydarzenie przygotowywane jest przez uczniów klas pierwszych przy wsparciu koleżanek i kolegów ze starszych klas. W poszczególne dni będziemy prezentować profile. W poniedziałek, 12 kwietnia, klasy biologiczno-chemiczne. We wtorek, 13 kwietnia, klasy matematyczno-fizyczne. A w środę, 14 kwietnia, klasy społeczne. Będziecie Państwo mogli porozmawiać z naszymi uczniami, ale również spotkać się z komisją rekrutacyjną. Linki do tych spotkań oraz szczegółowy harmonogram znajdziecie na naszej stronie w zakładce Rekrutacja 2021. Tam również będą dostępne materiały przygotowywane przez naszych uczniów. Pamiętajcie, dni otwarte w Hoffmanowej, 12-14 kwietnia, godzina 16. Serdecznie zapraszamy.